Witam, zapraszam na prezentację, powiedzmy, budżetowego modelu Piast Industry 9 101. Ich budowa to klasyczne dwa łożyska maszynowe w przedniej i cztery w tylnej pieście oraz układ sześciu zapadek z 90 punktami zaczepu. To, co wyróżnia Industry 9, to ich bardzo dobra jakość wykonania i cena wynosząca prawie 2000 zł za komplet tych cudeniek. 101-ki przyjeżdżają do nas zapakowane jak luksusowe bombki na święta. Występują we wszystkich używanych obecnie standardach rozstawów i bębenków. Do ich rozebrania, tak jak w przypadku Hope'a czy DT, nie potrzeba nam żadnych narzędzi. Wszystko jest na wcisk. Ich waga to 312 i 168 gram. Postanowiłem zmienić moje stare, sprawdzone Hope'y Pro 4, gdyż 44 punkty zaczepu zaczęły mi już przeszkadzać. Link do nich oraz innych moich filmów znajdziecie w prawym górnym rogu i opisie. Miałem wcześniej Dartmoory Real Pro z 72 punktami i jednak jak się już raz spróbuję, to nie chce się wracać. Uważam, że powyżej 80-90 punktów zaczepu praktycznie nie czuć już różnicy i zazębienie jest prawie natychmiastowe. I właśnie takich piast w granicach 2000 zł szukałem, ale jak się okazało, nie było łatwo. DT240 ma ratchet maksymalnie 54, Chris Kingi za drogie i ratchet 72, Dartmoor 102 Pro awaryjne, Soul Kozak za mało punktów zaczepu, Hydry z bólem serca za drogie. Więc skończyło się na 101-kach, które przynajmniej dla mnie mają jedną ważną zaletę. Mogłem kupić je bez kombinowania i z gwarancją na miejscu u dystrybutora w Warszawie. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!